Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Złota Myśl o Pokorze. Matko Najświętsza, Tobie dedykujemy ten cykl audycji. Prosimy Cię bardzo, uproś nam u dobrego Boga dar pokory, której tak bardzo potrzebujemy. Mistrzyni życia duchowego, módl się za nami. Rozbudźcie więc w sobie głębokie poczucie nicości i starajcie się, aby rosło nieustannie w waszym sercu na najwyższą wzgardę i zawstydzenie pychy, która w was panuje. Starajcie się przekonać jak najmocniej, że nie ma na świecie nic tak próżnego i tak śmiesznego, jak chcieć być cenionym za dary użyczone sobie ze szczodrobliwej łaski swego Stwórcy. Albowiem, jak mówi apostoł, jeżeliś wziął, czemuż się chlubisz, jakobyś nie wziął? Z pierwszego listu do Koryntian. Zaczerpnięte treści pochodzą z dzieła Złota Książeczka o praktyce pokory. Pełną wersję dzieła i audiobook nabędziesz na stronie najjejgłowie.pl.